Taki wtorek, proszę Państwa. Przysucha, słoneczko. O, panie, jaki obuw dzisiaj. Nie ma to tamto. Zamykamy. W miasto, no. Dobra. Mercedes znany Państwu z kanału. Nie po raz pierwszy. Dzisiaj go nagrywamy. I co, odpalił bez problemu? Po przerwie? No to gitarka. A Mercedes, przypomnijmy, 4.2 V8 w wersji USA, wyniuniany. No, wystany w garażu. Wystany też. Dobra, to co, ruszamy na podbój. Jedziemy okolicznych na podbój, wsi. Na podbój okolicznych wsi, tak. Ciutko po progach, proszę Państwa, Paweł P. Wiesz co, tak sobie pomyślałem, jak zawracałeś, to jest chyba najfajniejsze auto w Twojej kolekcji. Chyba. No chyba, że ktoś lubi tuningowane, no to 140. Nie, ten jest klasyczny. Tak, ten jest właśnie tak, no. Ten jest klasyczny, ten jest, jak to się mówi. Też bym tak powiedział. Jak na razie są plany, że ma u mnie dożywotkę. No i tego mu życzę. Źle nie będzie miał u Ciebie. Zresztą już tyle lat w Przysusze jest ten samochód, że niech już zostanie u nas. Zmniejszymy trochę temperaturę. No właśnie, takim klimatronikiem, proszę Państwa, tutaj zmniejszamy temperaturę klimatycznym. Wyobraź sobie, Paweł, że SUV jest sprzedany. Który? Ten biały? No tak, nie biały, tylko tego, co się nagrywa. A, ten niebieski, no to tak, to tak. No ten biały to ciekawe, chociaż wiesz co, ja tak analizowałem to i moim zdaniem ten SUV to zrobić go na szybko, żadne tam duże remonty, przecież on mechanicznie nie dużo potrzebuje i jest samochód od razu gotowy. Ale na drogę. Nie, ja mówię o SUVie, że sprzedany, tego co żeśmy nagrywali, no. Nagrywaliśmy to w sobotę, tak? To ten się sprzedał? Tego wczoraj zawiozłem, no, do klienta. Ale jaja, ale przez film czy nie? Wiesz co, nie przez film, ale w trakcie jak jechałem samochodem, mhm. To zadzwonił do mnie chłopak, przedstawił się, że właśnie on jest tam jakby, stale ogląda motokronikę, no, no i tak zadecydował, że może by go ode mnie wziął. A ja mówię, no to kolego, trochę się spóźniłeś, niestety właśnie ciągnę go na ogonie z tyłu za mną. Ale jajca. On mówił, Boże, mówię, a kiedy co? Ja mówię, no słuchaj, w niedzielę facet taki zadzwonił, żeby mu przywieźć. Też nie był nawet oglądać, tylko żeby mu go przywieźć. Niezłe jajce. A on mówi, kurna, mówi, miałem dzwonić w niedzielę, wiesz, no i tak wyszło. Potem jeszcze wczoraj wieczorem dostałem jeszcze od niego SMS-a, czy SUV się sprzedał. Bo mm-hmm. tak żeśmy ustalili w sumie, że gdyby tam facet no. jednak powiedział nie, a są różnie bywa, wiesz jak wiadomo. To jest. No to w takim razie to, żeby do niego go poinformować. No i mówię mu, że niestety już przyjechałem na pusto, także. Kurde, no to co, no gratulacje, tak? No wiesz, no. Bo to oznacza kolejne projekty pewnie, no, nie? Jakieś. Na przyszłego właściciela gratulacje, jak tam sobie wiesz, rzeźbi przy tym samochodzie. No, życzymy powodzenia. No. No i może się uda nagrać już auto. Powiedzmy na gotowo już tak, nie? Zrobione. A gdzie pojechał? Pojechał do... Czekaj. Ja wróciłem z głowy. Na Skarżysko, potem przez Kielce, potem na... Ostrowiec jakiś tam? Jeszcze dalej. Pisz, Pniew. Co to tam? Jakiś tam? To nie, to... Kurna, wyleciało mi z głowy miejscowo. To jakoś. W każdym razie 140 km w jedną stronę. To jeszcze, nie tak daleko. Ale z drugiej strony, wiesz, zrobiłem człowiekowi przysługę, bo zadzwonił do mnie, że przyjedzie po to auto, natomiast zadzwonił też następnego dnia, czyli w poniedziałek zadzwonił rano, że ktoś tam laweta jest w naprawie, że nie wiadomo kiedy człowiek odbierze, no jakby pan miał możliwość dowiezienia mi, akurat dysponowałem wolnym czasem. I mam też jakieś tam busa, podpiąłem lawetę, którą wypożyczyłem i zawiozłem człowiekowi.
Superosko. Zadowolony także. A my a teraz sobie... jedziemy gdzie? No ty, może nie będziemy tak zdradzać, wiesz, wszystkiego, no, nie? Trochę. No właśnie, no jedziemy tutaj na wieś, no na blisko. Na okoliczną wieś, tak. O nazwie Stoczki. No coś mi się wydaje, że to, co tam zastaniemy, to co zobaczycie w nowym filmie, tak. Żeby już nie robić... Będzie takie trochę... Żeby nie przedłużać. No właśnie, jestem ciekaw, bo Piotrek zrobił... Ja Pawłowi o tym wiele mówiłem, ciągle żeśmy się zbierali do tego wyjazdu, aż w końcu jedziemy. I cyk, dzisiaj jedziemy. Zobaczymy. A jedziemy, proszę Państwa, jak ludzie. Po prostu bujamy się na tych skórzanych fotelach. A przy okazji trochę się, jak to się mówi, przewieje. No właśnie, dla zdrowotności Mercedesa też tutaj robimy znaczące ruchy. No aż by się chciało nim gdzieś dalej pojechać, powiem Ci. Powiem Ci szczerze, że ja jestem zachwycony jazdą tym samochodem. No. Widzieć, się wklejałem na motokronicę ostatnio zdjęcia, znowu Hellcata tego. No. To jest inny świat. Inny nie? świat, ale no. Druga strona medalu jest też taka, że tam to jest po prostu coś niesamowitego, natomiast ta jazda też jest specyficzna. Jest po prostu zupełnie inna, ale. Ten Hellcat, ten czarny, on miał poszerzenia. On był jeszcze fajniejszy niż tamten fioletowy, co miałeś. Poszerzenia, on miał tak zwany pakiet założony, to nie był, bo jeszcze podobno Hellcat wychodzi w wersji, ja nie jestem znawcą, ale wychodzi w tak zwana wersja demo. Mm-hmm, jest tak. jeszcze potężniejszy, natomiast ten miał tylko założony ten pakiet właśnie poszerzający nadgola, jakieś tam właśnie wloty na masce, no ale no, powiem Państwu szczerze, że na żywo Mistrzostwo Świata robi takie wrażenie, że coś nieprawdopodobnego. Z pewnością. A jazda tym samochodem to już jest, akurat miałem przyjemność jechania tym samochodem praktycznie z Opola, to nie tam, że przejażdżka kawałek, tylko z Opola, także... No to mogłeś poznać, no. Jest wypożyczalni w Warszawie, także można go wypożyczyć, ale... A tak z ciekawości, ile kosztuje doba wypożyczania takiego samochodu? Z tego, co widziałem na stronie, bo to kolega, to jest mój prywatnie, natomiast on stawia te samochody do wypożyczalni. Widziałem 1200 zł na dobę. Za jedną dobę. Za dobę, za tego Hellcata. Za jakieś tam inne, słabsze samochody, znaczy słabsze, znaczy mniejszej mocy, po prostu są tam w granicach 800, a ten są jednak w cenie, te Hellcaty, i powiem szczerze, że jadąc z Opola, to już... Ten samochód jeszcze nie dojechał do Warszawy, do wypożyczalni, nawet tam jeszcze nie został przywitany, a już był wypożyczony na 4 doby, czyli następnego dnia facet już go brał na 4 doby, także kurde. Można sobie łatwo policzyć, jakie pieniądze przynosi taki samochód z wypożyczalni. A wydaje się to bezsensowne, a tu jednak... Są klienci, którzy wypożyczają na rok. No bo wiesz co, tak sobie teraz myślę, że przecież tak naprawdę fajnie jest wypożyczyć i cudze auto wypałować, nie? Że tak powiem. Słuchaj, i oddać, a później sobie wziąć inne na przykład. Rozmawiałem właśnie z kolegą po drodze, jak to sytuacja wygląda z oponami i tak dalej, wiesz, oni mniej więcej mierzą i tak dalej, no więc jakieś muszą przyjąć, że ty coś tam zużyjesz, natomiast no, przecież, ale no w granicach rozsądku. Natomiast tam odpowiednio są sporządzone umowy i tak dalej, no bierzesz, szalejesz i... I oddajesz, no właśnie. Szalejesz. No nie znaczy, i nie musisz wydawać na takiego Hellcata tam, nie wiem, 600 czy ileś tysięcy. Tylko wydajesz parę tysięcy, bawisz się. Wydajesz nawet, no właśnie, parę tysięcy. Ktoś jak ma pieniądze, to 4-5 tysięcy. Bierze go na jakieś parę dni, na weekend, na tydzień. A w te parę tysięcy to nawet nie jest, Piotrek, połowa pewnie rocznego ubezpieczenia tego samochodu. No, rozmawiałem z kolegą właśnie do ubezpieczenia, do wypożyczania tego auta. No. To płaci 17 tysięcy złotych. No właśnie, tak pomyślałem. Na rok. Więc ale póki co... Kilka dni macie w cenie 1/3 polisy AC do takiego samochodu rocznej, więc chyba ma to sens. Prawie jesteśmy na miejscu, jeszcze kilometr, jeszcze dwa. Pokażemy dziwne rzeczy. Dziwną kolekcję? No, dziwną, pozytywnie dziwną kolekcję. Tak, no. Mówią pozytywne, wydacie ten pozytywny wariat, tak, także no właśnie. Kolega, do którego jedziemy, to tak można powiedzieć o nim, że to jest właśnie tak zwany pozytywny wariat. Znany w Polsce, w tym, w Przysusze, tak, pozytywny wariat. Paweł tylko nie miał przyjemności go poznać, tak mi się będzie. Nie, no, coś tam słyszałem. Ale no, osobiście nie znałeś. No, no dobra. Dobra, zaraz zobaczymy, zbliżamy się, proszę Państwa. I widzimy się w kolejnej części. Bez gwiazdy nie ma jazdy. Bez gwiazdy nie ma jazdy. Dzisiaj, no nie, dzisiaj. Aż głupio go było nie wyciągnąć, nie? No właśnie, w ostatniej podrygi może przed jakimiś deszczami większymi. Chociaż. I śniegiem. Ty, a przy okazji, wiesz, że
od środy do niedzieli w Gliczarowie Górnym pod Zakopanem. Zlot starych samochodów. Jeszcze nie tak. Do ostatnich. Tak. Jadą chłopaki, moi znajomi, zresztą tam współorganizuję, można powiedzieć. Chłopaki z Gdańska jadą. No to słuchaj, no, może pomyśleć warto. No właśnie. Ekipy z dziećmi jadą, my z Przysuchu jedziemy na 4 samochody. Poważnie? No. Ale jedziesz z dziećmi normalnie? No jak? A no ty tam będziesz gościł w Zakopanem pewnie potem. No to słuchaj, no temat jest otwarty. Jak zaraz ci to powtórzę, no jak się... No, spokojnie, zaraz wszystko. Mam nadzieję, że się uda. Taką grubszą ekipą, jakbyśmy pojechali, byłoby fajnie. Przed nami już obiekty kolejnych nagrań, proszę Państwa. Widzimy się w kolejnej części.